Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Spellcasting University, czy tam Spellcaster University, tak chyba prawidłowiej. Nie jestem teraz pewien, ale tak, ogólnie kontynuujemy naszą przeprawę przez pustynię w naszej wspaniałej szkole, która teraz ma motyw Heowlenowy, podobnie jak inne gry. Czyli pajęczyny i... Taki, nie wiadomo czemu zamiast dyń, ale tak, no. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że no, mamy tu już końcówkę czasu na tym. Ja może to zastartuję i mam w sumie jeden, jedyny cel, jeśli chodzi o całą tą przeprawę, zdobyć arcymaga. Jeśli to się uda, to już mamy wszystko załatwione. Nie będzie żadnych problemów, nie będzie żadnej paniki. No ale musimy to zdobyć, bo póki co nie mamy. Nowi uczniowie, to zobaczmy kogo mamy. Zwykły, więc nie. Zdolny. Powiedzmy, że możesz pójść tutaj. Nierozgarnięty, do widzenia. Tak, nadal przypominam, że naszym celem jest teraz głównie właśnie przyjmować samych geniuszy i bardzo, bardzo doświadczonych innych. I po to, żeby właśnie mieć największe szanse na to, że ten jeden, jedyny arcymag, którego potrzebujemy, się pokaże. O, mamy świnkę zamorską. Co to jest? Właśnie, w sumie dżiny. Sprawdzaliśmy dżiny? Chyba nie. Dobra, zobaczmy, jak to działa. A, śmiertelny mag. Miło było cię poznać. Mam nadzieję, że przynosisz zapasy surowej magii. Jest ona konieczna do spełnienia życzeń. Magia światła czy cienia to wytwory ludzkie, dlatego na nic się nie zdadzą. Ale chemiczna, naturalna, tajemna. Dobrze wiedzieć. Muszę przynieść dużo many. Niestety nie mam. Ale dobra. W takim wypadku może wypadałoby oszczędzić. Znaczy, że z drugiej strony, czy tego chcę, no nie wiem. Wiem, dlatego też na razie może... Po prostu nie będziemy się na tym skupiać. Jak się akurat złoży tak, że będziemy mieć więcej many danego rodzaju i będziemy mogli mieć świnkę morską, to wtedy pójdziemy. Albo gdzie to tak... Zwykły, więc niezdolny, pracowity, sierota, niestety dręczyciel, ale dobra, idziesz tutaj, zdolny. A ty pójdziesz tu, zwykły, do widzenia, nierozgarnięty, do widzenia, zwykły. No, dobra, jakoś to jest ogarnięte. I alchemia, Zba chorych, skryptorium uliczne. Ulepszamy skryptorium uliczne. Najlepsze, jakie może być. I dobrze. Jakoś to jest. Wielka chwila. Zaraz może najpierw bierzemy genialnych uczniów. Nie tylko genialnych, ale też zdolnych. No tak, najpierw ich weźmiemy, potem zobaczymy, czy nauczyciele marudzą, bo weźmiemy znowu złoto. Wyciągniemy takie coś. Nie alchemiczny kociołek, tylko tutaj arena zabójców. Mam na to miejsce? Mamy, ale... Takie dalekie, że nie wiem, czy jest sens to stawiać, więc wymienię to z powrotem na manę. I teraz wielka chwila. Co mam tu jakieś super rzeczy? Oczywiście nie skorzystali z pomocy, więc przelosujmy. Nie. Jest, mi zaczyna wrzeszczeć, jak zwykle. Poszukiwać przygód nie. Trzebaków bez przesady. No, ale dobra. Wytwórca golemów, nic lepszego nie osiągłeś, serio. No, czyli magii. Sługus, nie, tutaj trzeba lepsze. Czarnoksiężnik, oczywiście. Lisz, zdecydowanie lepsze. Lisz nie umarł. Czy co tam było wcześniej? Nauczyciel magii. Czony, zawsze coś. Izby chorych. Dobrze, niech będzie. Kowal inkwizycji. Nie wiem, czy jeszcze go mieliśmy, więc zaakceptuję na wszelki wielki. Ale tak, tu i chochlik. Chochlik. Uzdrowiciel? Może być uzdrowiciel. No, widzicie co? Po prostu nie dostaję tego, czego potrzebuję. Jakby ta gra celowo po prostu nie chciała dać tej jednej rzeczy, której potrzebuję. O, okej, okay, świnka morska jest. Poczekamy krótką chwilę. No, poczekamy chwilę. Długo to nie będzie trwało, bo mamy już tajemną, więc możemy pójść i zobaczymy, co tam będzie. Tajemna.
A zatem czego pragniesz, śmiertelników? Wiesz, mądrze. Miłości albo chociaż przyjaciół? Nie. Bogactwa? Nie. Władzy? Nie. Mądrości. Niestety nie mogę cię obdarować mądrością. To jedna z nielicznych rzeczy, które są poza naszą kontrolą. Mogę natomiast radzić. Kluczem do mądrości jest cierpliwość. Podaruję ci także kilka przedmiotów, które pomogą ci w tej dziedzinie. Dzięki. Dobra. Nie jest to najlepsze, ale niech i tak będzie. Skorzystam. Stołówka dla nauczycieli, to bym od razu ten kapelusz tam posadził. O ile mamy w ogóle pokój dla nauczycieli? Bo zaczynam się obawiać, że nie mamy niczego takiego. Nie no, gdzieś musi być coś dla nauczycieli. Wydaje mi się, że zawsze się na start dostaje jeden chociaż. Wow. Nie, nie. Karty czy poważnie nie mamy pokoju dla nauczycieli? No cóż, w takim wypadku chociaż bibliotekę dostawię i biblioteczkę. Wiesz, chociaż działanie trochę tego pokoju. Jeśli ktokolwiek będzie korzystał, mam liczny kapelusz, no nie ma miejsca na niego, co jest dziwne. Ale dobrze, niech sobie będzie i tak jak jest, a nie ten przycisk. Zapomniałem, że tutaj wszystko cofa prawym. Dobra, magia naturalna. Tutaj trzeba ulepszać wszystkich z magii cienia chociażby. Które albo runy, mikstury niech będą. I znowu trójkę. Są to, że może dostaniemy tego jednego arcymaga. Bo jeśli to nasz pech po prostu potencjalnie mógł nam zrujnować cały przebieg. To nie mówię tak żartobliwie. A poważnie, po prostu nie dostanie wszędzie trójek. Nie wiem, jakie ma konsekwencje, ale obawiam się, że może być katastrofalne w niektórych tam dziedzinach. Więc tak, jeśli naprawdę mam przez to przegrać, to będzie trochę smutno. No, ale dobra, na razie się tym może aż tak nie przejmujmy. Zostawiajmy co trzeba, jak trzeba. I miejmy nadzieję, że jakoś to się w końcu uda. Do elementalizmu, kolejny poziom. Bo to, czy mam coś fajnego. Teraz wielka chwila. Faktycznie nie mamy pokoju nauczycielskiego. Z tak, kapelusz, gdzie ja posadziłem, bo pamiętasz, to było jakieś głupie miejsce. Teraz znowu nie będę mógł zdać kapelusza, prawie. Więc tak... Szukać i od razu przenieść. Dobra, tak chyba też zrobię, bo szkoda by było kapelusza stracić. A nie, dobra, jest, znalazłem. A, nie grzybek, kapelusz. Do nauczycielskiego wędruj, szybko. Dobra. Załatwione. Mam wystarczające jakieś many? Nie. Ale za to są... Są problemy z płodnością krów. Dobrze, pomożemy. Jak tym się zajęliśmy, to teraz Inkwizycja nas nie lubi. Pan zło nas nie lubi, orkowie są neutralni, to idziemy po prostu do króla. Opóźnimy trochę pana zła. Czemu by nie? Ciągniemy coś więcej. Dobra, zmienimy to tak, to tak. Tak, zaraz może uda się dzięki temu coś zrobić więcej. Miałbym taką nadzieję oczywiście, chociaż jak wyjdzie, tak się przekonam później. I mam tajemną. Czy można odwiedzić dziedziny bez niczego? Nie, niestety nie. No okej, to na następną następną odwiedziny u świnki morskiej będziemy mieć właśnie już tajemną manę. Póki co... Nie jest to w żaden sposób potrzebne, sensowne i tym podobne, więc odpuścimy. I tak, geniusz, co zapraszam tutaj. Zdolny alchemik to tutaj, geniusz, magia tajemna tutaj, zwykły niestety nie akceptujemy. Ty idziesz tutaj.
Gdyby nie akceptujemy, jakie fundusze są, cienia, mamy 2 i 0, to tam jeden też podbijmy trochę. Czy nam daje nam szklarnię albo wąsza? Wąż daje bonusy, o i tak daje bonusy. Cała nasza tajemna magia ciemności będzie teraz znacznie mocniejsza jeszcze bardziej niż była. Witaj mago, podczas ostatniej wyprawy zgodziliśmy się z tobą, zdecydowaliśmy jego kota. Dobra. Na pewno mamy jakieś miejsce dla kota. Niech będzie w bibliotece. Drugi jednorożca, kamień filozoficzny, pióro, kapelusz, dusza, co znowu da? Gdzie jest sprzątające, od razu użyję. Pinka morska, więc idziemy szybko do dżinów, po czym alchemiczna czy tajemna? Tajemnej mamy więcej. Mądrości nie możemy, to teraz przyjaciół, nie, władzy. Nie możemy dać ci potęgi ani politycznej, ani magicznej, to nas na nielicznych rzeczy, okej, okay? Dostaliśmy... mnóstwo jakichś znowu śmieci. Okej, okay, wydaje mi się, że dżiny po prostu będą takie na zasadzie, no gościu, no nie możemy ci tego dać. Nieważne co prosisz, wszystko będzie na nie. Po prostu będziesz musiał sobie poradzić sam, ale masz tutaj trochę śmieci. No cóż, jeśli tak będzie, no to jakoś to przeżyjemy. A teraz tak, czy on nie, sługus bez przesady, czemu nikt nie korzysta? Chaosun to super, ale czemu nikt nie korzysta z... A ty skorzystałeś. Ty skorzystałeś akurat, kiedy dostałeś na pierwsze, trafię już najlepsze. Nie jest najlepsze, ale może być. A nie. Bez przesady. Czemu sobie takie jakieś słabe rzeczy się trafiają? Nie, to już jest śmieszne aż. Nasi wszyscy tutaj... Magowie? Nie mają najlepszych... dyspozycji. To jest smutne po prostu. Cóż. Coś mówi, że ten arcymag nie przyjdzie. Po prostu jak nazwałeś, no. No nie ma szans. Nie dostaniemy arcymaga. Teraz tak... Prawdę mówiąc... Nie wiem, co jest powodem, że arcymagowie nam się nie pojawiają. Naprawdę nie wiem. To jest coś po prostu nie tak z moją szkołą, czy jak? Bo ja jestem zdania, że... Jak najbardziej mogą się pojawiać, ale trudno. Tylko 2 gwiazdki będą przez to. Bo już pana ciemności, czy pana zła, czy jakkolwiek się nazywa, no raczej nie zagonimy. Więc tak. Nieważne, co postawimy. Nasza szkoła się rozpada. I w takiej, a nie innej konfiguracji będziemy musieli po prostu podejść, chociaż. To wiem, może jakiś jeden arcymag nieszczęsny się pokaże po zakończeniu. Traćmy czasu, zajmę się tym osobiście. Może coś lepszego? Nie? No dobra. Lepsze? Czony, oczywiście, że... Czony. Uzdrowiciel? Może być. Rzemieślnik? Mogę go zostawić w wynalazca, nie najgorzej. Elementalistę zaakceptujemy, sługus lub... Cool, okej, okay, może być. Zdrowiciel niech będzie, uczony... może być... Wytwórca golemów, i tak nic lepszego nie dostanie. Ciel... Okay. Ryzykujmy. Okej, okay, ciel chemik jest gorszy. Tutaj zaakceptujemy, to może być. Bibliotekarz, a niech będzie. Niech będzie. Piaskowy dziadek. Potężne, więc biorę. Zawsze. Czarnoksiężnik może być. Tutaj mistrz run. Nie. Wiejski magnum bez przesady, chociaż mógłby bibliotekarzem zostać. No, nie. Są naprawdę fajne rzeczy, ale... Nie ma po dyspozycji na zostanie nawet arcymagiem. Coś takie zaskakujące. Chyba nic z tego, po prostu. Albo ja czegoś nie potrafię, jeśli chodzi o tych arcymagów, albo ja nie wiem co. Ale tak, coś jest naprawdę, moim zdaniem, mocniej tak z tym wszystkim.
Kaszta oczywiście bierzemy, tutaj spróbujmy coś lepszego. Nic. Bibliotekarz, tutaj też sługus może być. Elementalista może? Kapłan. Widziała biorły stały. Czarnoksiężnik oczywiście, że wchodzi, bo jakby inaczej. Rzemieślnik może? Nie. Kamieniarz, nic lepszego nie ma. Dowicielka, praktykant może być. Nakręcacz zegarów? Nie widzę nic lepszego, więc niech będzie. Niech będzie. Nie. Chociaż przebitnikiem zostań. Dobra, uzdrowiciel. Grabarz? No, dobry wybór. Kapłan rytuałów? Nie, przemytnik. Rzemieślnik, tutaj wieśniak, czyli ktoś dopiero przybył. Skimag, super. Kamieniarz. Skimag, zawsze lepszy to niż nic. Ale widząc, co tu się już pokazuje, to raczej jesteśmy na skraju. No niestety, nie ma arcmaga. Nie ma arcmaga. Ej, smutne to. Ale dobra, w końcu jakoś trzeba będzie sobie poradzić. Teraz, co my tu mamy? Wulkan, Kasnuldy, podzielony obszar zabudowy, nie podoba mi się to. Pożary. Na urwisku mamy szybszego pana zła, piraty i dużo obszaru. Tutaj mamy zdrowie fizyczne i psychiczne spada, zadania od zombie, duży obszar. Wydaje mi się, że zombie mogą być dobre, bo mamy dużo bonusów do magii mrocznej. Teraz takie karty woźnego? Przydatne, chociaż nie jest takie wspaniałe. A? Fuksowy smok. To jest chyba smok alchemiczny. Wezmę to. To jest tak, entropia, koszty utrzymania szkoły, głupota. A tutaj... dobra, przeżyjemy z tym. Koszty utrzymania szkoły i tak nie są aż takie wielkie. I teraz co mamy? Mokradła. Nie wiem, czy to najlepszy wybór. Owszem, są odizolowane, ale biorąc pod uwagę obecność koszmarów, zjaw i zombie, raczej nie zapewne najlepszych warunków do nauki. Ale na pewno wiesz, co robisz. W końcu jesteś dyrektorem. Świadczy o obecności magii cienia. Potężne, super. Rośliny bogienne przydadzą się do mikstur. Albo... wielu uczuć na pewno będzie zmagać się z depresją. Wezmę to, bo wydaje się być najsensowniejsze. I dobra. Budujemy szkołę. Standardowo. Pierwsze co to jedna magiczna szkoła. Cień, oczywiście. Pierwszego poziomu wszystkich puszczę szybciej. Okej. Dobrze. Światło i cień będzie tym razem połączone. To nie mam niczego lepszego. Choćby byłbym tutaj takich pasji światła, ale nie mam za dużo do cienia, żeby to było warte uwagi. Więc, znaleźć coś, co mi podpasuje. Jak zwykle nazwy nie będę może dawał jakichś wielkich, bo no nie mam pomysłów na takie rzeczy. A może tutaj coś trafię? W sumie tak, trafiłem. Gdyby tak to zrobić. Czarno. Tak bardziej w takim stylu. Ciemnił tą szarość. Szarość właśnie. Coś takiego. Macie priorytet do światła. Resztę macie póki co dozwolone. Z czasem mogę to zmienić. Podpisałem. Załatwione. Właśnie musimy zapełzować szybko. Teraz tak. Coin do magii. Czemu by nie? Wszechstronność, niech będzie i... popularność... smakosz, popularność... nie, sumienność, smakosz. Tak, ci będą dosłownie po to, żeby więcej man robić i szybciej jeść, jako że będą pewnie z tym problemy. Znaczy, więc co będziemy wrzucać tych, którzy nie mają wielkich predyspozycji do innych dziedzin. Znaczek nawet zostawię, chociaż dałbym takie bardziej właśnie takie kitów wszystko. Okej, niech takie będzie. I chwilowo nie dajemy mu żadnych priorytetów. Dostałem zwykłe ubrania szare. I okej, to już przygotowane, więc pora zbudować wszystko standardowo. Pierwsza rzecz, pokój dla uczniów, klasycznie, stołówki. Ja nie mogę postawić, co ciekawe.
Dobra, to jak nie mogę stołówki, to w takim wypadku dormitorium? A może to... Okej, coś jest nie tak. To dziwnie, bo zawsze tutaj tak stawiałem, wydawało mi się, że to działa. No cóż, w takim wypadku skryptorium runiczne, który będzie teraz dawać bonusy wszystkim. Co się nazywa? Który będzie dawać wszystkim właśnie na tym piętrze, gdzie też będę chciał trzymać magię cienia. I może światła, jeśli się uda. To jest tak... nadal nic nie mogę tam dostawić? To jest też już dziwne. W jakim wypadku pokój woźnego tutaj? Dobra, tu. Stołówka i dormitorium obok siebie na razie. Teraz taki psycholog tutaj. Może być to. Izba chorych tutaj, tak. To załatwione, więc teraz ciągniemy kartę. Najlepsza, jaka może być na początek. Podrzędna, w porządku. Poczucie humoru, Eurydyta. Możesz być ty. Mamy przygotowane teraz tak. Magia tajemna albo nauczycielski. Nauczycielski. Nie ma, przepacz, potrzebujemy nauczycielskiego. Magia światła. Dobra, w porządku. Dobrze, dobrze. Wszystko świetne. Kolejna stołówka. A na zapas bym dostawił, powiedzmy, nawet bardziej w tym miejscu. Niech będzie. Pokój dla uczniów, dormitorium, klasa magii tajemnej. Dormitorium. Dobra. Nie mamy co prawda za dużo różnorodności w magii teraz, ale jakoś sobie na pewno z tym poradzimy. No dobra, więc... nowi uczniowie? Nie, przepraszam, przepraszam. Zanim nowi uczniowie, to trzeba zrobić standardowe, na razie tak, bezpłatne. Płatne, płatne. Inteligencja. Wiem, że jest ciężkie, ale początki szkoły zawsze są ciężkie. I dobra. Geniusz, który jest nudziarzem, powolnym ochończuchem, jest grzeczny i odważny. Geniusz idzie tutaj, zdecydowanie. Jedziesz tu. Geniusz idzie tu. Jest kontury, czyli tutaj. Jego nie bierzemy. Tada. I owszem, wiem, że to odpowiedzieliśmy każdego, ale jakoś damy radę. Magii światła. Tak, chcę wkurzyć oczywiście, bo to najlepsza rzecz, jaka może być. Jasna słówka dla kadry, super. Początek mamy już bardzo mocny, więc można wszystko przyspieszyć chyba. Przynajmniej tak mnie się wydaje się. I już są coś orkowie. Lepiej z byłych mieszkańców wioski, nie. Nie możemy nic wam zaoferować. No niestety. Będzie trochę ciężej, ale może dam radę. Mam nadzieję, że uczniowie pójdą zaraz na lekcję. I poszli najpierw na alchemię. Nie jest to może najlepsze, ale... No jak mówię, będę wspierał wszystko. I teraz coś takiego. Pokój woźnego, pracownia zaklęcia, pokój prawdy. Prawdy. Pod protekcją króla... A niech będzie tak. Przez bok. Wspólny pokój, postawimy go tu. I dla kogo to jest? Nie ogólnokształcząca, tylko... O, wy właśnie macie to dostać. Dodatkowi teraz tacy. Zgarniętego mogę wziąć, zdolny idzie tu. Zwykły idzie tu. Geniusz idzie tutaj. Co prawda jego bonusy nie są do tego czy potrzebne, ale... Jak damy radę, co wyśniacy? O, coś nowego. Tego nie kojarzę. Hej, ty, magu, mam ci coś do powiedzenia. W moim ogrodzie roi się od nietoperzy i pająków. Szczopi mam duchy, a na domiar złego rzepy świecą mi pokojącym blaskiem. To pewnie jakiś ważdybelski czar, co? To nie nasza wina, ale możemy ci pozbyć robactwa, oczywiście, tak jak naszego ostatniego rytuału czarnej magii. Okej. Okay. Nie obchodzi mi twoje nieszczęście, mam dosyć pracy trwać na mandragorki. Pożarny pożarom nie zbliżę się do nietoperzy. Pan tkając cienie, wezmę to, bo to nawet nie wiem, co to jest. Aktywny w postaci w tym pomieszczeniu generuje mi wielką ilość zasobów. Biorę to. Co jeszcze? Sieci wykorzystujemy do rytuałów? Nie. Myślę, że te nas znienawidzą. Nie.
Nie chcę po prostu mieć aż takich problemów z... ...ze sąsiadami. Cieli, czy mam coś fajnego? Łóżko medyczne. Świetny bonus na początek. I mamy świnkę zamorską. Orkowie, przemychcy orkowie. Te zombiaki się nie pokazały, więc idziemy szybko do wieśniaków. Kogoś coś zakumplować i się pojawili. Mózg. Halo? A, co tu się stało? Spokojnie, moi bracia zombie z Mokradą, nie zamierzam was skrzywdzić. Tak naprawdę jesteśmy zombie dlatego, że przegraliśmy walce z panem zła. Rozumiem, co w takim razie chcecie. Szukam przyjaciół z takim zapachem i wyglądem, wszyscy myślą, że służymy złu. Możesz nam pomóc? Okej. Okay. Z mapy pomogę im, aby zostać sojusznikami szkoły. Zobaczymy, co możemy zrobić. Okej. Okay. Czy moje relacje ze wszystkimi sąsiadami na co najmniej poziomie 30 punktów? O cholera. O cholera. Można odwiedzać zębiaki jako tako? Można, ale... Będziemy musieli w takim razie inkwizycję tutaj też mieć jako przyjaciół. No cóż. Jakoś sobie z tym poradzimy. A póki co tak. Dolny, czyli już tutaj, zwykły, czyli tutaj. Tak są kupcy. Myślę, że dojdziemy do porozumienia. Dużo zarabiać. Ale... Czy ja tego chcę? Nie robię tego dla pieniędzy. Okej. Okay. Okej, okay, 110 uczniów. Nie będzie to aż takie trudne. I to jest tak. Zaklinanie. Biblioteka. Okej, okay, zaklinanie. I ja postawiamy już tutaj wyżej. Głównie dlatego, że nie chcę tych obszarów zaśmiecać czymś, co nie jest magią cienia. Albo świętą magią, bo jak podkreślam, tutaj tym razem będziemy musieli wszystko naraz łączyć. Kończy nam się miejsce, więc... mogę dostawić jeszcze tutaj magię cienia, taką typową. Dobra, dobra. Jakoś to będzie. Przyspieszamy i w sumie patrząc na to, że mamy 27 minut, to można chyba ze sporym... Czy w sumie ze sporą pewnością powiedzieć, że... Powoli będę kończył ten epizod, bo na razie staram się być po prostu krótsze. Dlatego, że no... Dla tych, którzy nie wiedzą, nadal męczę się trochę z jakimś chrupskiem. Ale jednocześnie... Też po prostu nie mam do końca czasu na to. Bo w te chwile, kiedy po prostu jestem w stanie normalnie funkcjonować, chciałbym wykorzystać na coś innego niż tylko odcinki, więc... No tak, po prostu na tym zakończymy i teraz... 20 sąsiadów i nie, nie. Niestety, nie możemy w ten sposób. Mówiłem, na tym zakończymy, a ja póki co jeszcze dołożę tylko takie piękne obrazy. No i tak, a właśnie w sumie jeszcze zobaczymy co z zębiakami. Przedwiedzić i tak dalej. Mhm. I, magia cienia, stop, coś wiedzieć o kryptach, czy można krypty dostać, ok. Czy możecie nas walczyć z siłami zła, jeśli was... Wam pomożemy. Okej, okay, za 600 many mamy 4% pana zła. Potężne. Pewnie ci nekromancji, prawda? Okej, okay, to odbieram trochę nekromancji. I no. W tym momencie już naprawdę kończymy, więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. I do następnego, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.